Panowie, no wszystkim gratuluję wygranej. KPP Otwock drużyna. To jest pierwszy taki wasz sukces w tego typu zawodach? Zawsze pukamy gdzieś do drzwi, do pierwszego miejsca. Nie zawsze się udaje, ale dzisiaj. A dzisiaj sukces. No i tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, słyszałem, że zasadniczo drużyna prezentuje całkiem niezły poziom, przy jednocześnie, znaczy wiekowy, no właśnie, właśnie do tego zmierzałem, ale pomimo, że wiekowo zaawansowani, to jednocześnie i sprawnościowo też mamy tutaj najlepszego zawodnika turnieju, waszego piłkarza, który zdaje się ma lat? 47. No proszę bardzo, a wygrał z młodzikami. Mniej więcej taka średnia wieku jest, jak znajdujecie czas na trening? W większości, może w części, spotykamy się raz w tygodniu we wtorek na hali. Natomiast tam każdy jeszcze gdzieś się rusza sam, albo gdzieś w oldboyach, albo na jakichś turniejach takich właśnie okolicznościowych, bądź no tak przy okazji. Rozumiem, że wspólne treningi to tylko raz w tygodniu i udaje się jakoś grać drużynę. To też nie do końca wspólne, bo to mówię część. Natomiast no nie zawsze czas na to pozwala, ale staramy się. Na pewno w turniejach mobilizujemy się i wtedy się zbieramy. Właśnie dokładnie tym składem myślę, że od 10-15 lat. Od połowy lat 90. Tak, właściwie ta drużyna istnieje. Ten trzon tej drużyny taki to jest od połowy lat 90. Właściwie się nie zmienia. Staramy się z młodych chłopaków, którzy przychodzą kogoś tam zawsze wyłowić do drużyny. Ciężko jest kogoś znaleźć tak naprawdę na ten, ale jakoś tam od czasu do czasu ktoś się trafi. Wszyscy chcą kibicować, a grać nie. No niestety granie w takich turniejach, bo Mistrzostwa Komedy Stołecznej odbywały się w tygodniu, nie? Część i tak jest na wolnym, na urlopie, natomiast gro turniej odbywa się jednak w weekendy, nie? I wtedy poświęcamy sobotę, niedzielę, gdzie no, to jest czas wolny dla rodziny, a my po prostu gramy i reprezentujemy swoją komendę policji powiatową w Otwocku. Dobrze, panowie, gratuluję pasji, wytrwałości i sukcesu. Dziękuję bardzo i mam nadzieję za rok na powtórkę. Dziękuję bardzo. Dzięki.